Będę cały czas powtarzał, zawód poparty pasją ma sukces. Zaczęło się to w ogóle w połowa lat 80. No ja jako 15-latek już chodziłem z tatą do pracy i mnie to interesowało, dlatego że po pierwsze było wysoko, po drugie było ciekawie i były bardzo ciekawe obiekty. To były kościoły, to były obiekty zabytkowe, kamienice stare i ciekawe materiały. Na tamte czasy, w latach 80., jak już pracowało się miedzią lub cynkiem, to już było coś. I ten materiał od razu był gdzieś tam w tych moich rękach, poczułem go. Wiem, co z nim mam robić. Ta historia trwała dosyć długo, bo do momentu, kiedy nie otworzyłem swoją własną firmę, mój tato wcześniej prowadził firmę, nabywałem doświadczenia. Jak to powinno być, historycznie to pokazane jest, uwolniłem się jako uczeń, poszedłem w świat, zobaczyłem, jak to wygląda w innych firmach. Byłem trochę za granicą, byłem w Niemczech, pracowałem. Ojciec był zawsze przy mnie jako mentor, jako mistrz, który kierował swoim doświadczeniem, pokazywał, w którym kierunku iść. Ale mój charakter trochę inny. Gdzieś poszukiwałem nowych możliwości. W czasach, kiedy była tak zwana, oczywiście czasy te zamierzchłe komunistyczne, rzemieślnik nie miał możliwości, nie mógł rozwinąć skrzydeł, jeżeli nie mógł być kapitalistą, prawda, tak mówiąc kolokwialnie, on wtedy musiał bazować na takiej podstawie, na tej bazie zawodowej. I ona pomogła nam zdobyć ten zawód, natomiast trzeba było dostosować się do warunków rynku. Trzeba kupić nowe maszyny, zastosować nowe technologie, no i te nowe technologie zacząłem wdrażać. Może nie mam takich skompletowanych. Nie wiem, tego już nikt nie robi. Tego już nikt nie robi. Kolanek. W takich czasach, jak mamy dzisiaj na rynku, większość elementów blacharskich, elementów do montażu na dachach możemy kupić w sklepie. Po prostu możemy pojechać do składu i kupić sobie typowe kolanko o typowej średnicy. Często na obiektach zabytkowych zdarzają się takie sytuacje, że nie dopasujemy ani kątem, ani średnicą tego, co mamy w sklepie. Najczęściej też konserwator wymaga, żeby to było wiernie odtworzone. Wtedy trzeba po prostu wykonać takie kolanko, wycinając ręcznie takie elementy takiego kolanka, które tutaj już jest obok gotowe. Zwijamy na krawędziarkach i na zwijarkach, które mamy tutaj. I potem najzwyklej po prostu przechodzimy do złączenia tego elementu ze sobą. Oczywiście wspieramy się na dzień dzisiejszy maszynami, jakie mamy. Możemy to wykonywać również metodą ręczną, klepiąc, tak jak to robili 100 lat temu. Zawód jest potrzebny dla społeczeństwa cały czas, tylko że społeczeństwo nie ma komfortu wybrać sobie fachowców, bo ich po prostu na rynku nie ma. Ci, którzy pozostali, tacy jak my, co wykonujemy taką typową blacharkę, nie z półfabrykatów kupionych, gotowych do montażu, tylko takich, które trzeba zrobić od początku do końca, praktycznie rzecz biorąc nie ma. Wynika to też z tego, że my po prostu nie mamy kim pracować, jest to ciężki zawód. Młodzież dzisiaj kompletnie nie chce się uczyć ciężkich zawodów, a jeżeli już wkroczy, to często wymiękają. Mówią, że wolą mniej zarabiać niż się narobić i szukają łatwiejszych zawodów. To jest zawód taki, w którym no, nie wystarczy tylko chcieć. To musi być coś więcej. We'll be right back.
tak wygląda połączenie dwóch ze sobą elementów kolana. A, no nie, wykonujemy też pokrycia z łuski, prawda? Czyli tu ja mam takie, może to pokażemy. Mamy takie elementy. Całe dachy wykonujemy z łusek. Te łuski są robione tutaj na warsztacie. No i te łuski wykonujemy tutaj na takich krawędziarkach, wykonując je w taki sposób. Od samego początku skupialiśmy się na tym, żeby to były prace widoczne, że są robione ręką ludzką, czyli wierne odtworzenie tych elementów zabytkowych lub wprowadzenie swoich na te czasy elementów, które będą nas czymś charakteryzowały. Na obiektach zabytkowych nie ma prostych linii, nie ma prostych gzymsów, nie ma prostych, to trzeba wszystko gdzieś wyważyć i ten charakter nadać temu obiektowi na następne lata. Coś, co kiedyś było robione 100, 120, 150 lat temu, a my dzisiaj to odtwarzamy, dzisiaj to robimy, pokazuje, że trzeba po prostu robić dokładnie tak samo. Skoro wytrzymało to taki długi okres czasu, róbmy to tak samo. I to tego wymaga właśnie ta baza. Żeby mieć tą bazę, trzeba to robić dosłownie z pasją. To znaczy w taki sposób, jak ja to przyjmuję, że ja nigdy do pracy nie chodziłem. Ja zawsze chodzę robić to, co kocham. Sam tego nie zrobię. Muszę zatrudnić pracowników. Żeby mieć pracowników, akurat mam pracowników, którzy już tutaj obchodzą w firmie 20-25-lecie. Natomiast bazujemy też na uczniach, których sobie sami kształcimy, którzy potem zdają egzamin czeladniczy i w procesie pracy w tej firmie podchodzą do egzaminu mistrzowskiego. I to są jakby pracownicy, którzy czują charakter tej firmy. Czyli jeżeli wykonuje brygada jakiś element, to tak jak ja bym to wykonywał. Jeżeli ja to wykonuję, to wykonuję to tak jak brygada. Jesteśmy jednym wspólnym mechanizmem, który musi funkcjonować na tej bazie rzemieślniczej. Zawsze powtarzałem, że w naszym zawodzie, żeby to było zrobione perfekcyjnie, musi być zastosowana metoda 3 minut. U nas to funkcjonuje w taki sposób, że jeżeli zwykły śmiertelnik patrzy się na zegarek przez 3 minuty non-stop, to wydaje się, że jest to niesamowita ilość czasu. Po minucie zaczyna się irytować, po 2 minutach dość patrzenia na to. Natomiast jeżeli przełożymy na dany element, który wykonujemy na dachu, jeżeli go wykonamy dosłownie 3 minuty dłużej, zrobimy go o wiele dokładniej i perfekcyjniej. Fuszerki się jest bardzo łatwo nauczyć, ale ją wyplenić jest bardzo trudno. I to jest coś takiego, że przy małej firmie rzemieślniczej nie da się robić byle jak. Jesteśmy też w stanie określić, kto był za to odpowiedzialny. Także jest to swoisty taki jakby pręgierz na rzemieślniku, że ma wykonywać dobrze to dzieło. W każdej pasji jest tak, że na początku ona nie przynosi bezpośrednio profitów. Częstokroć jest to pasja, w którą trzeba dużo włożyć. Dużo włożyć tego, co się już wyrobiło, dużo włożyć czasu, poświęcenia, częstokroć poświęcenia kosztem rodziny, kosztem swoich przyjemności. Ale jeżeli to się robi naprawdę z pasją i naprawdę rozwija się ten swój fach, to swoje rzemiosło, zaczyna pasja w pewnym momencie oddawać i stawać się sposobem na życie.
Często młodzi ludzie są pod takim dużym kloszem, gdzie nie uczestniczą w obowiązkach domowych, choćby przygotowanie sobie samemu kanapki, zrobienie herbaty, pościelenie łóżka, tak, czy choćby zapoznanie się z tym, jak można wyprać ręcznie i tak dalej. No to są przynieść zakupy mamie, pomóc w takich podstawowych rzeczach. Potem, gdy zderzają się z taką pracą czy nauką zawodu w dorosłym życiu, z dorosłymi ludźmi, często jest takie rozczarowanie, że no przecież ja tu przyszedłem się uczyć, a mi każą ciężko pracować. No ale nauka jest zawsze oparta tą ciężką pracą. Trzeba sobie stanowisko pracy najpierw przygotować, a potem je pozostawić. Także jest duży problem, nie ma chętnych, ale będziemy cały czas o to walczyć. Na dzień dzisiejszy jestem mistrzem blacharskim w zawodzie blacharstwo budowlane. Prowadzę firmę Zakład Blacharsko-Dekarski, bardziej blacharsko niż dekarski, ale od 24 lat. Wcześniej pracowałem w paru firmach razem z ojcem, tak samo, który prowadził firmę. Oprócz takich obowiązków zawodowych wiążących się z prowadzeniem działalności gospodarczej, jestem członkiem zarządu cechu rzemiosł budowlanych. Jestem prezesem Stowarzyszenia Małopolski Dekarz i piastuję też stanowisko przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej. Egzaminujemy czeladników i mistrzów w zawodzie blacharz-dekarz. Zaczęło się w ogóle od tego, że mając dużo odpadów na warsztacie wynikających z jakichś procesów produkcji, wpadliśmy na pomysł, że przecież to wszystko można zastosować. Nie ma czegoś takiego jak odpad. To jest wszystko materiał. No i można sklepać z kawałków jakieś elementy, które mogą wstawić zegarek zwykły i tworzą już pomysł na jakiś element ozdobny. Natomiast można w blasze wytłoczyć wszelkiego rodzaju różne elementy. Tutaj zaczęliśmy wytłaczać, jest napis blacharnia, no bo jakby nie patrzeć, zajmujemy się blacharnią. Zrobić taki typowy herb blacharski, to też był pomysł, jeden z pierwszych pomysłów, które tutaj nastąpiły. Czyli w blasze można zrobić wszystko. Elementy, które tutaj widzimy, to są elementy wykonane taką metodą repuserską, ale dosyć prostą. Wybierając jakiekolwiek zlecenie, od razu wiem, jaki materiał zastosować, wiem, jak go obrobić i jak on powinien w efekcie końcowym zaistnieć na tym dachu. Natomiast no, jest częścią mnie, no, tak bym to nazwał. Blacha jest częścią mnie.